Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak ustawia się półautomatyczny klucz, nazywany popularnie bagiem. I opowiem o tym, jak on dokładnie działa i dlaczego te ustawienia są jednym z najważniejszych powodów, dla których nadaje się źle, albo to nadawanie wychodzi jakieś takie koślawe, niewygodne. Jak on działa? Najważniejszą częścią tego klucza, jak już w poprzednim odcinku powiedziałem, jest wahadełko, które razem z obciążnikiem i stykiem powoduje generowanie kropek. To wahadełko na końcu jest zainstalowane wewnątrz tłumika drgań, którego zadaniem jest wyeliminowanie drgań, kiedy wahadełko ma nie pracować. W tej części znajduje się sprężyna, która dociąga wahadełko, jest tam dźwignię, która go wprawia w ruch, do tej opory tutaj. Ustawianie wahadełka zaczniemy od jego stanu spoczynkowego. I wahadełko w tym stanie powinno opierać się troszeczkę o tłumik drgań, choćby tylko trochę. Tutaj jest to źle, specjalnie jest to rozregulowane, bo jak widzicie, wystarczy cokolwiek zrobić i to wahadełko nadal drga po puszczeniu dźwigni. Tak być nie powinno. W związku z tym wyregulujemy tę dźwignię tak, żeby się wahadełko oparło o tłumik drgań na końcu. Trochę przesunę ciężarek, żeby to lepiej było widać. W momencie puszczenia dźwignię od kropek, wahadełko się już o ten tłumik opiera. Teraz jeszcze nie, zobaczcie. Natomiast teraz już tak. I tak, tak te dźwignie tutaj zakontrujemy. Teraz drugi z tych ograniczników, czyli ten, o ten, służy do ograniczenia oparcia się dźwigni, która uruchamia wahadełko. Ten odstęp tutaj również nie powinien być zbyt duży. Powinien być akurat taki, żeby nam się wygodnie naciskało i żeby równocześnie wahadełko miało wystarczający zapas ruchu. Z mojego doświadczenia wynika, że ten odstęp tutaj powinien być rzędu grubszej kartki papieru. Kartka QSL jest dobrym miernikiem. Że to ja bym to ustawił tak mniej więcej. I zakontrował. Tę część mamy. Regulacji napięcia w zasadzie nie trzeba jakoś specjalnie robić. To jest mniej więcej połowa możliwości tej sprężyny i to jest akurat tyle, co trzeba, przynajmniej w moim przypadku. Teraz bardzo ważna część, czyli kropki. Kropki regulujemy tak, żeby dźwignia... Zobaczcie, teraz jest ustawione źle, bo jest za daleko. Dźwignia dotyka. Nie dotyka w ogóle. Teraz jest podobno dobrze. Teraz jest za blisko. Zobaczcie, w miarę zanikania kropek styki będą dotykać cały czas. Tak być nie powinno. Zauważcie, że przy większej prędkości drgań wahadełka kropki nadają się zawsze dobrze. Natomiast największe problemy są przy wolnej pracy tego klucza. I to na wolnych kropkach, na najwolniejszych kropkach, jakie się da, ustawimy ten odstęp. Za blisko. Za blisko. Za blisko. Za daleko. Za daleko. Tak powinno być dobrze. Zobaczymy teraz na szybszym tempie. Dobrze. Jest w porządku. A właśnie, teraz kreski. Styk od kresek regulujemy tym. Tu jest za duży odstęp. Powiedzmy, że tak będzie dobrze. To, co ja zauważyłem, to od samej wartości odstępu tutaj, czyli tego odstępu przy kreskach, ważniejszy jest stosunek między tym a tym. I on powinien być mniej więcej 2 do 1. W związku z tym, jeżeli tutaj nam wychodzi odstęp na mniej więcej złożony na pół taką kartkę, jak karta QSL, na pół, to tutaj należałoby włożyć pojedynczą taką kartkę i to z grubsza powinno być dobrze. Teraz naciąg sprężyny tu.
ten naciąg, jeżeli będzie zbyt mocny, wówczas ta dźwignia będzie wymagała większego oporu i to się będzie nadawało niewygodnie. Kreski będą poszarpane. Gdy jest on za mały i odstęp tutaj jest również za mały, to kreski wydają się albo zbyt krótkie, albo zbyt długie. W każdym razie nadaje się niewygodnie. Po zakontrolowaniu tych wszystkich śrub można spróbować, jak to będzie wyglądało nadawanie. Powinno się nadać praktycznie wszystko, co się da i powinno się nadawać wygodnie. Powinno się tak samo nadawać na każdej prędkości praktycznie. Ewentualnie tu będzie trochę trudniej, bo jeszcze nie ma wystarczającej wprawy. No i teraz zostaje tylko ćwiczyć. Dziękuję.